Lekki stresik? Jest, jest, delikatny jest. Powodzenia. Słuchajcie, pierwsi zawodnicy już wystartowali. Trasa jest naprawdę bardzo techniczna i bardzo wymagająca, ale dostarcza dużo zabawy i dużo, myślę, że takiej fajnej adrenaliny zawodnikom. Więc trzymamy kciuki za wszystkich, trzymamy kciuki za siebie. Krystian, klasa MLQ, troszeczkę stresik jest? Troszeczkę, ale jest. Przepraszam, czy nie wie pan, za czym ta kolejka tam na górze? Generalnie tam podali truskawki, bo czereśnie w tym roku drogie. Kolega powinien mieć tą bluzę, którą ja mam, ponieważ leci Van der Scheisse na Segwayu. Kibicujecie partnerom swoim, stresik jest? Tak, widać, widać, Kubańczyka. Stres jest ogromny. Ale jakieś 3 dni było jeszcze? Mam nadzieję, że tak zostanie. No i tak trzeba przyjąć. Koleżanki też. Pierwszy raz trzymamy kciuki, jest dobrze. Super. Ale jadą! Dziewczyny idą piecem! Leci kolana!
Rodzice, klasa MLQ, stresinger? Jest i to bardzo. Ale wszystko powinno być w porządku, więc trzymamy kciuki za naszych. Siema, 2 godziny, Młodzieżowa Liga Kładowa, czyli najmłodsi uczestnicy już skończyli rywalizację. W sali, zdrowi, rodzice szczęśliwi, bardzo się cieszę. Zaraz pędzimy, proszę, jakie uściski, jest temat, jest. Mój ty z zuchu, Martynka, 2 słowa, gadaj. Nie wiem. Jak ci się jechało? Bardzo dobrze, niektóre odcinki tam... przerażały, ale było dobrze, na kłonie sobie poradziłam, więc... Robota zrobiona. Tak. Bardzo się cieszę. Kondycja jak? Dobrze. Gotowa na drugą rundę? Chyba tak. A tato? Gotowy. Zestresowany nadal, ale gotowy. Słuchajcie, młodzież też potrafi. Ando, nie opowiadaj, bo coś się dymiło za tobą, słyszałem. Co to chyba było? Pasek spaliłem, nie wiem. Ok się zaczęło. A ty wiesz, że jechałeś na tylnym napędzie? Cały czas. No, ryzykownie trochę. To. Pewnie wolisz na tylnym napędzie, bo jest lżej, nie? Nie wiem, sam. No, nie wiesz sam, to następnym razem bolem. Na drugą rundę bijasz 4 koła, obowiązkowo. Będzie bezpieczniej i będzie skuteczniej. Dobra? Czemu? Czemu? Muszę na tylnym? No, bo na tylnym się bardziej świruje, a tu jest trasa techniczna. Ale robota dobra, super. Brawo. Pięknie. Ekstra. Brawo dla taty. Jesteśmy właśnie na drugiej rundzie Polskiej Ligi ATV na torze w Dzikowcu. Niesamowite miejsce, ponad 10 km jazdy w taśmach, bardzo techniczny tor. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to tor świetny zarówno dla takich starych jak my, oraz dla młodszych. Są tutaj zawodnicy, którzy mają po kilkanaście lat. Fantastyczne miejsce, świetna zabawa, świetna adrenalina i w sposób legalny. I to właśnie legalny. Tu wielkie ukłony do władz gminy Nowa Ruda, że wyraziły zgodę i udostępniły to miejsce do legalnego jeżdżenia quadem czy samochodem terenowym. I słuchajcie, to jest godne do naśladowania. Inni powinni brać przykład, że miejsca, które można wykorzystać w fajny sposób, są, tylko trzeba je znaleźć, odpowiednio zagospodarować i wszyscy są zadowoleni. Świetny przykład dla innych gmin, więc zachęcamy, a na tę imprezę zapraszamy wszystkich fanów i petrolheadów, fanów ATV, motoryzacji, bo tutaj naprawdę jest świetna zabawa, fantastyczna atmosfera i cudowni zawodnicy. Przede wszystkim tu, gdzie jesteśmy, teren, góry, zmienne drogi, wszędzie ludzie uśmiechnięci. No ja tu uwielbiam przyjeżdżać i uważam, że każdy, kto kocha taki motoryzacyjny klimat i taki górski, powinien tutaj być. Zdecydowanie. Szybki pit stop, paliwo dolane, jedziemy dalej. Tak, ta w paliwie jestem, ale go dalej, walczymy. Siemano. To jest jedyny kierowca, który na całej trasie wyprzedzał lewą stroną z włączonym kierunkowskazem. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Perfekto i jeszcze dziękował. Jeszcze dziękowałem. Dziękował, kłaniał się pięknie. Każdego puszczałem, kto chciał. Znaczy nikogo nie puszczałeś, ale... Dwóch puściłem, bo dwóch nie miało. Młody wielki człowieku, pełna duma. Puścił dwóch na różowych kładach. Wszystkiego dobrego. Szymon, 2 słowa. W tym roku lecisz już poza klasą MLQ, czyli skoczyłeś na głęboką wodę. Jak oceniasz rywalizację w tym sezonie i te zawody? No, zawody super, trasa super, na pewno wymagająca dosyć. Rywalizacja, no to jest z kim powalczyć, bo jak patrzyłem na resztę z Adventure'a, no to challenge wyprzedzamy. Poznajecie? Waldo Bart. Długa nasza wspólna historia, bardzo utytułowany zawodnik w Polsce i jeden z nielicznych, który reprezentuje Polskę na bardzo poważnej scenie międzynarodowej. Waldo, kiedy skończyłeś Handę Wolfa? Wczoraj. A co, Waldo, robisz tutaj? No, przyjechałem pojeździć, tylko sprzęt mnie dał rady. Słuchajcie, gość prosto z najtrudniejszego rajdu w Europie, a niektórzy twierdzą, że nawet i na świecie, ścigając się naprawdę w poważnej stawce bardzo poważnych zawodników.
gotowy do rywalizacji w polskiej lidze następnego dnia, no ale sprzęt pokonał, znaczy został pokonany. Rumunia go zamęczyła. Rumuny dały radę ze sprzętem. Waldo, a jak oceniasz polską ligę, ponieważ jesteś również mistrzem Polski, zwycięzcą polskiej ligi ATV sprzed 2 lat? Czy już ten czas szybciej leci? Znaczy ja bym tak odpowiedział, żeby nie odpowiedzieć, nie? No. Skoro już kiedyś byłem, nawet 2 razy, bo się zdarzyło, tak. A nadal po Rumunii 1200 km przyjechałem, żeby być tutaj, no to co ja mogę sądzić o lidze, powiedz, no. Kocham, lubię i no to trzeba przyjeżdżać, no bo tu dzisiaj nasza ambasador mówiła o tym, że no to jest legalne, tak? To nie jest tak, że tam za górką ktoś jeździ, po prostu no, robimy zawody, spotykamy się i właśnie o to chodzi. Słuchajcie, z wielką przyjemnością Waldo. Pojeździć. Pierwszy raz dzikowiec w takim wydaniu, taka długa trasa. Osobny odcinek do ekstremu. Myślę, że wspólny odcinek ten po łączkach był odpowiedni dla wszystkich. Nie było tam za dużo zdania, korków, czekania. Natomiast osobny odcinek dla pozostałych tras. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że nie porozjeżdżaliście dzieciaków, a wręcz czasami ustępowaliście, to o czym mówiłem, że te młodzież jeżdżąca w młodzieżowej lidze ładowej naprawdę nie dość, że jeżdżą bardzo dobrze technicznie, to jeszcze kondycyjnie mogą zawstydzić niejednego z nas. Chcielibyśmy Cię docenić, podziękować za szerzenie postawy fair play. Ogromne brawa. Przechodzimy do wyników oficjalnych.